Witam Was serdecznie, z tej strony Hubi Bike. Dzisiaj rower używany Specjalized Rock Shopper na kołach 29-calowych. I przejdziemy teraz do pełnej specyfikacji tego otoż modelu. Jest to rower, jak wspomniałem, na kołach 29-calowych, na aluminiowej ramie, z amortyzatorem sprężynowym o skoku 100 mm. Jest to amortyzator SR Santur XCM. Koła 29-calowe, felga 622x25C. Mamy tutaj opony od Specjalizeta Ground Control Sport. Następnie przechodzimy do góry. Kierownica ma 720 mm. Standardowo w dzisiejszych rowerach. Hamulec przedni, tarcza Tektro 180 mm, zacisk Tektro, ale już klamka hamulcowa od Shimano, dokładnie od modelu MT200. Tutaj są poczynione modyfikacje przez właściciela, także ten rower nie jest w seryjnym wydaniu. Następnie przejdziemy do kokpitu. Kokpit się prezentuje w ten otoż sposób. Mamy delikatnie kierownicę zagiętą ku górze. Także tak to jest. Klamka to manetka, przepraszam, to Shimano Deore. Shimano Deore. O, tak jest. 11 przełożeń mamy w tym systemie. I zaraz przejdziemy właśnie sobie do tyłu. I mamy kasetę 11-rzędową. Tak jest. O rozpiętości 11,50 zębów. I przerzutkę tylną Shimano Deore. Ze sprzęgłem oczywiście. Mamy tutaj też, przechodzi tak przez ramę, logotyp Rock Chopper. Przednia część napędu jest to korba Shimano Deore i zębatka 30 zębowa. Mamy tutaj pusty w środku support. Tak jest. Tak jest. I dalej. Sztyca 27.2. Siodełko od Specjalizeta. Także tak to wygląda. Mogliście zauważyć, że ten egzemplarz nie ma tylnego hamulca. Jest on u mnie na serwisie, także czekam na tylny hamulec. Będzie to Shimano MT200. Tak jak mamy z przodu klamkę założoną. Jest właśnie w trakcie serwisu. I nagrywam dla Was taką recenzję, specyfikację tego otoż modelu, jeżeli ktoś by był zainteresowany. Ceny tego roweru zaczynają się od około 3000 zł. Czy to dużo, czy to mało, już pozostawiam Wam. Ale jeżeli chodzi o markę Specjalized, nie jest to dużo. Ale i będzie to dobry rower właśnie do podróżowania po takim oto terenie, czyli po lesie, po ścieżkach leśnych. Jest to bardzo dobre miejsce dla tego roweru. Także ogólnie ten rower jest dobrą propozycją. A jeszcze bym zapomniał, mamy tutaj prostą główkę ramy Ahead. Tak jest, nie ma tutaj taperowanej główki, to też jest ważne, jeżeli ważne dla kogoś, kto zwróci na to uwagę przy zakupie, to będzie dla niego to ważne. Także mówię o tym, że tak jest, ale w tym przedziale cenowym na tę półkę rowerów nie jest to szczególnie kluczowe, ale
warto o tym wspomnieć. Tak jest. Co tu jeszcze mamy? Tutaj na dole osłonę od dołu amortyzatora. Jeszcze co bym mógł Wam o nim powiedzieć? W tym rozmiarze to jest rama XL. Tak patrzę, co bym mógł Wam jeszcze powiedzieć o tym egzemplarzu. Mamy łańcuch od Shimano. Tak jest. Bodajże jest tutaj 115 ogniw i się jakoś tak dobrze trzyma, choć powinien mieć więcej ogniw, ale to nie przeszkadza. Tak. A, no bardzo ważną rzecz mógłbym Wam jeszcze powiedzieć. No, niestety, albo stety dla kogoś, jeżeli ktoś jest estetą, tak jest, czyli wewnętrzne prowadzenie linek i przewodu hamulcowego, co wiąże się z tym, że trzeba rozbrajać cały hamulec, żeby najpierw przeprowadzić przewód hydrauliczny, pociągnąć go tędy przez ramę, w tym miejscu go wypuścić i następnie przeciągnąć do zacisku, który znajduje się w tym miejscu. Jest to pracochłonne dla serwisanta, a dla użytkownika ja wolę osobiście zewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, no ale to jak ktoś, jak to woli. Tutaj mamy zastosowane chwyty od Dartmoora. Takie. To już też kwestia indywidualna. Mostek mamy króciutki. Jakieś to będzie 5 cm. Pewnie tak. Nie więcej. Siodełko jest miękkie. Od Specjalizeta. No. Koszyczek Martens sobie tutaj założył właściciel. Także tak to wygląda. Piasty no name w tych kołach. Ale z tego co wiem, właściciel ma sobie koła wymienić i wtedy może jeszcze raz da na test i coś będziemy mogli więcej o nim powiedzieć. Ogólnie rzecz biorąc, rower się dobrze prowadzi, jak za tę kwotę. Także na tym osprzęcie jest ok. Fajnie, że sobie właściciel założył 11 rzędową grupę Deore, 1x11. Ja bym osobiście założył troszeczkę większą zębatkę jak dla siebie, ale w zupełności jest to dobry zestaw. No, także tak to wygląda. A za rowerkiem rzeka Rega, las, czyli ten rower fajnie nadaje się na tego typu miejscóweczki. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia w kolejnym odcinku Hobby Bike.